Witajcie moi drodzy, to znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express witam zwłaszcza e, dwie wspierające mój kanał, Magdalenę i Jolę. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jest to dla mnie piękny gest e, i bardzo, bardzo jestem wdzięczna i bardzo dziękuję tym bardziej, że ja nigdzie. Absolutnie, jakby nie reklamowałam tej metody, nie nagabywałam nikogo. Uważam, że jeżeli ktoś chce, to znajdzie taką informację sam i, i po prostu jakąś tam cegiełkę dołoży. Ja wiele miesięcy czy nawet dwa lata borykałam się z tym dylematem, czy. Czy w ogóle coś takiego przyłączyć do mojego kanału? A YouTube mnie nieustannie, tak jakby też YouTube mnie nagabywał, żeby to włączyć. No bo YouTube również ma jakąś z tego z kolei cegiełkę, że ktoś wspiera kanał, to YouTube oczywiście również jakiś tam niewielki procent sobie z tego zabiera. Ale ponieważ generalnie ten kanał jest czysto hobbystyczny. I, i, I robię to po prostu z czystej pasji do perfum, to nigdy o tym nie mówiłam, że jest taka metoda, że jest, jest możliwość wspierania kanału, po prostu jest ta informacja gdzieś tam. Natomiast nie do końca wiem, jak to działa, jeszcze szczerze mówiąc, tak czy inaczej, bardzo, bardzo dziękuję za taki piękny gest. I właśnie to jest pierwszy film dla osób, które wspierają kanał. Specjalnie dla Was nagrywam ten film tylko wy zobaczycie ten film być może y, inni widzowie zobaczą go w drugiej kolejności za jakiś czas no trzeba jakoś się odwdzięczyć i wyróżnić te osoby które wspierają kanał jeszcze raz dziękuję Jolu i Magdo jaki temat dzisiejszego filmu perfumowego otóż jest to temat który już dawno chciałam poruszyć mm, jest to temat perfum bardzo Miękkich, takich bardzo cielesnych, takich, gdzie naprawdę ta miękkość jest, jest wyraźnie odczuwalna. To są perfumy, właśnie zmysłowe, cielesne. Zwykle one są dosyć słodkie, choć nie wszystkie. I po prostu wybrałam z mojej kolekcji te perfumy, które ja uznaję za najbardziej właśnie takie miękkie, przytulne, otulające. Są to różne rodziny perfumowe. Jest to i nisza, i mainstream, i unikat. Jeden tutaj się znalazł, i jest też jeden, nawet odpowiednik. Yy, odpowiednik z Zary. Dobrze, zaczynajmy zatem. Ja troszeczkę przyciszę muzykę, bo chyba jest za głośno. Dobrze, moi drodzy, będę posługiwać się dzisiaj z takimi notatkami w formie elektronicznej. Żeby tutaj wymieniać Wam nutki zapachowe. Zatem zaczynajmy. Może takim tytułem wstępu powiem, że według mnie najbardziej miękkimi nutami, składnikami perfum, właściwie tymi składnikami, które zmiękczają zapachy, to są nuty Heliotropu, Wanilii, Ambry czy Bursztynu oraz Ilang-Ilang, a także są to żywice, ale też głównie właśnie benzoes. To są te składniki, jeżeli szukacie takich miękkich perfum, to właśnie szukajcie tych składników. Jeszcze raz powiem, żeby nie było chaosu. Wanilia, heliotrop, benzoes, ilang ilang Myślę, że to są te. i, i bursztyn, akordy bursztynu. To są też składniki, które właśnie nadają perfumom ciepła, przytulności. Dobrze, zaczynajmy. Pokażę Wam teraz te perfumy, które są w mojej kolekcji, które właśnie tak mogłabym określić. Tutaj mamy perfumy drzewno-orientalne, czy właściwie drzewno-bursztynowe. To jest Sensus od Estée Lauder. Zapach, który jest już z nami troszeczkę na rynku. Chyba około 20 lat już nawet on jest na rynku, no może 15. Yy, mam go tutaj dzisiaj na sobie. Wiecie pewnie, jeżeli oglądacie mój kanał, że moim ukochanym zapachem Signature Scent jest Sensus Noir, czyli flanker tego zapachu, ale ten zapach również bardzo lubię. On jest obecnie, jeżeli któraś z Was mieszka w Anglii, albo ktoś z Was mieszka w Anglii, on jest nieustannie w promocji w sklepie typu Savers. Można go dostać za około 150 zł. Myślę, że cena jest super. I co my tutaj mamy w tym zapachu? Zerkam w swoje notatki. Mamy tutaj mianowicie magnolie, lilie i jaśmin, akordy drzewne, bursztyn i lang i lang. Natomiast w bazie mamy drzewo sandałowe, biały miód, pieprz i mandarynkę. Jaki to jest zapach? To jest zapach przełomowy, ponieważ marka Estée Lauder zawsze była marką ambitną. i że może nie jest aż tak bardzo popularna jak Chanel, Dior, to, to jednak y, właśnie y, ta marka amerykańska zawsze była bardzo ambitna, i wydaje mi się, że ten zapach naprawdę. Y, jest ważny, mimo że myślę, że wielu ludzi go nie docenia, ponieważ on nazywany jest takim płynnym drzewem. Że tutaj marka Estée Lauder wprowadziła właśnie taką nowatorską, taki nowatorski rodzaj perfum, czyli akordy drzewne, które wcześniej były jednak głównie wykorzystywane w perfumach męskich, w perfumach unisex, a tutaj marka Estée Lauder wprowadziła takie płynne drzewo. Jeszcze dosłodziła to miodem, zmiękczyła właśnie lang i lang, i właśnie tymi nutami bardzo mięciutkimi. Zmiękczyła ten zapach, zmiękczyła to drewno. I ten zapach jest bardzo kobiecy, zmysłowy. Nawet niektórzy mówią, że bardzo intymny. Jest też bardzo delikatny, subtelny. Jest to zapach dla subtelnej kobiety. I właśnie tak jak mówię, po prowadzeniu na rynku tego zapachu, inne marki zaczęły też e, myśleć o tym, żeby te akordy drzewne w zapachach typowo damskich jakoś bardziej unowocześnić i uwypuklić. Jest to zapach naprawdę mięciutki. On jest jak druga skóra. Niektórzy czują też tutaj takie akordy mleczne. Można powiedzieć, że tutaj jest taki mleko i miód i drzewo sandałowe. To głównie czuć. Czuć głównie tę bazę. Natomiast Magnolia, Lilia czyni ten, ten zapach również klasycznie eleganckim, ale dla mnie jest to głównie zapach intymny, intymności, nawet jakiegoś erotyzmu, ale takiego erotyzmu soft, tak bym powiedziała. Myślę, że zwraca uwagę mężczyzn i bardzo go polecam. Chociaż ja najbardziej kocham właśnie flank, flanker tego zapachu, czyli Sensus Noir. Dobrze, idziemy dalej moi drodzy kolejny zapach, który jest jednym z najbardziej miękkich zapachów i dla mnie to jest zapach z najpiękniejszym drzewem sandałowym, bo oczywiście zapomniałam dodać, że oprócz tych składników, które wymieniłam, drzewo sandałowe również niezwykle zmiękcza zapachy. Chociaż drzewo sandałowe potrafi też się tak ułożyć, jak choćby w zapachu Stash Sara Jessica Parker, gdzie czujemy akordy Drzewo sandałowe w naturze rzeczywiście miewa taki zapach troszeczkę jakby ogórki kiszone czy koperek, koperek może bardziej. Ja ostatnio właśnie testowałam zapach y, Toma Forda, y, ojej, san, y, jaki to, jaka to jest nazwa? Nazwa jest dwuczłonowa, a dru, y, drugi człon to Foo, y, Soleil, Soleil de Faux. E, czyli takie ogniste słońce chyba tak to się tłumaczy, zapach jesienny też z dużą ilością drzewa sandałowego i benzoesu ale właśnie ten zapach jest piękny ale na mojej skórze wyszło całe to, cała ta koperkowość drzewa sandałowego no drzewo sandałowe trzeba uważać chociaż jest to luksusowy składnik i jeden z najbardziej drogich, drogich y, nut zapachowych ale tak jak mówię, jeżeli ktoś powącha drzewo sandałowe w naturze czy w kadzidłach, to tam rzeczywiście można poczuć tę, taką koperkowość. Ale tutaj tego nie ma. Absolutnie tego się nie obawiajcie. To jest zapach fenomen, to jest zapach genialny. To jest zapach Garlena, który stworzył Jean-Paul Garlin. Wielki perfumiarz, wielki perfumiarz. I to jest hit lat 80., -tych, 90. -tych. Dla mnie tutaj. To jest jeden z najbardziej bogatych zapachów. Bogatych jeśli chodzi o skład, ale też bogatych w takim sensie, że czuć w tym zapachu luksus. Dla mnie ten zapach jest z wyższych sfer. Jest też niezwykle ciepły. Nie tylko ciepły, on jest gorący i bardzo wytworny. Co my tutaj mamy? Piękną nutę ylang-ylang. Mamy brzoskwinię, bergamotkę, akordy zielone, cytrynę, jaśmin, narcyz, irys, korzeń irysa, różę. No, i później wychodzi ta obłędna baza tych, tego zapachu, czyli drzewo sandełowe, wanilia, ponownie irys, yy, bursztyn, fasola tonka i piżmo. Jest to klasyk orientalny, który naprawdę jest gorący. Tutaj udało się, mm, tak powinnam trzymać, udało się naprawdę mm, wydobyć z tych składników wszystko co najlepsze, najbardziej luksusowe, najbardziej wyniosłe. Jest to zapach orientu, jest to zapach gorący, jest to zapach królewski i bardzo, bardzo miękki. To jest chyba, gdybym miała wskazać trzy najbardziej miękkie zapachy, to właśnie byłaby to samsara. Polecam. Oczywiście Samsara to jest ta buteleczka w starszej wersji. Obecnie marka Garland przywraca swoje klasyki w jednej szacie graficznej. Podobnie jak Inisjal, Shalimar Inisjal, jest również przywrócony w tej takiej też ciekawej szacie graficznej, ale to jest starsza wersja, którą mam. Niekiedy jeszcze można ją kupić. Dobrze, notatki otwieramy ponownie. Moi kochani, moje kochane, i jedziemy dalej o jej. Dobrze, teraz będzie zapach, który jest unikatem, ale wciąż jeszcze można go dostać. On był bardzo długo na rynku, bardzo tani, naprawdę. Ostatnie 10 lat ten zapach był w Polsce za 60-80 zł. Kto mu, kto mówił głośno na, na grupach perfumowych, kupujcie ten zapach, póki jest dostępny, bo to jest rewelacja. No i kto miał, kto miał dostęp do takich informacji, na pewno sobie ten zapach kupił. To jest Rocha absolut i Jacques Cavalier. Również słynny perfumiarz stworzył ten zapach. Jak widzicie, mamy bursztynowy, cudownej urody kolor. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj liść figi, mandarynkę, kwiat pomarańczy, lilię, pieprz i różę. I znowu mamy właśnie to, co zmiękcza zapachy. Benzoes, balsam tolu. Cedr i Labdanum. Jest to cudowny, bardzo kobiecy, również erotyczny, buduarowy zapach, który troszeczkę ma coś z cinema Yves Saint Laurent. Jest troszeczkę podobny w tym klimacie. I cinema Yves Saint Laurent stworzył również Jacques Cavalier. To są jego popisowe dzieła. Uważam, że nikt tak jak, nikt tak jak pan Cavalier nie, nie, nikt tak pięknie nie. Nie tworzy zapachów y, takich klasycznie kobiecych. Nikt nie robi tak pięknych zapachów klasycznych, y, super kobiecych, które pieszczą skórę. Y, wydaje mi się, że Jacques Cavalier nie używa kontrowersyjnych akordów. Unikał ich zawsze. Dlatego tworzy zapachy przecudownej urody. I to jest taki zapach gęsty, ciepły, otulający, zmysłowy, buduarowy. Reklama tych perfum to była piękna francuska w w buduarze właśnie, przebierająca się jakiś gorset zak zakładająca bądź zdejmująca, kto wie piękny zapach ciepły na jesień, na zimę cudo, wiem, że teraz oczywiście ceny wzrosły, ale jeżeli lubicie tego typu zapachy jeżeli lubicie cinema e, bądź e, Obsession Night calvina Kleina, to są tego typu klimaty, tylko tu jest więcej jeszcze tej zmysłowości bardzo, bardzo polecam i teraz idziemy, moi kochani, dalej. Już momencik. Coś mi tutaj ten mój elektroniczny przyrząd y, odmawia posłuszeństwa. A może ja go nie, nie, nie obsługuję, bo to jest nowy sprzęt. Dobrze, kolejny zapach, który mogłabym powiedzieć, że jest budżetowym zapachem i mało znanym. To jest marka francuska, świetna marka Fragonard z Grasse. Która również używa doskonałej jakości składników, ale jakoś w Polsce ta marka nie potrafi się przebić. Robi tradycyjne, piękne perfumy, naturalnie brzmiące. Mamy tutaj zapach Heliotrop Ginger w takiej fikuśnej butelce. Butelka może nie jest jakaś super piękna. Mamy tutaj bergamotkę i pomarańcze, No, oczywiście, ginger, czyli, czyli imbir. Cynamon, jabłko i różę. Natomiast właśnie w bazie mamy wanilię, karmel, fasolę tonka i heliotrop. Heliotrop, który jest super miękki, super pudrowy, super upojny, super kobiecy. To taki fioletowy kwiatuszek, który właśnie często występuje w tak zwanych perfumach pudrowych, ale tutaj mamy taki puder takiej tak subtelny, tak cudowny, że naprawdę rzadko zdarza się tak Kobiecy, miękki, subtelny zapach. Ja często nakładam go do snu, ponieważ jest właśnie kojący, jest. Jest po prostu bajeczny, jest jak z jakiegoś, jakiejś krainy bajkowej to zapach. Ultra kobiecy, ultra delikatny, też lekko słodki, przecudowny. Jeżeli ktoś lubi to połączenie wanilii z Heliotropem, to tutaj znajdzie coś, co naprawdę koi zmysły, coś ultra, ultra, ultra sensualnej kobiece. No, Samsara i ten zapach z tych, które tutaj dzisiaj pokazuję, to są najbardziej miękkie zapachy. Ta miękkość jest ujmująca. Dobrze, moi kochani, idziemy dalej. Kolejny zapach. Och, Moniko, naucz ty się obsługiwać. Dobrze, nauczę się, nauczę. Dobrze, teraz kolejny zapach. To już jest nisza angielska, czyli Joe Malone i Scarlet Poppy. Te zapachy nazywają się Cologne Intense, czyli woda kolońska intensywna. Ale nie, nie przejmujcie się tą nazwą, dlatego że akurat te flakony ciemne w marca Joe Malone, bo wiem, że Joe Malone, dużo, dużo użytkowników pisze, że perfumy. Wody kolońskie. Joe Malone są nietrwałe. Ale moi drodzy, ta seria w ciemnych butelkach to nie jest mój jedyny zapach, który mam. Mam teraz jeden, ale miałam więcej. Yy, między innymi yy, perfumy ambrowe, zapomniałam jak one się nazywają, w tej czarnej butelce. Yy, przypomnę sobie nazwę, to powiem. Yy, te te perfumy w ciemnych butelkach, tu mamy ciemno-czerwoną butelkę, czyli szkarłatny mak, tak to się tłumaczy, one są naprawdę trwałe. Oczywiście trwałość perfum nie zależy tylko od tego, co jest w środku, ale od naszej skóry, od, nas od naszej diety, od naszego cyklu hormonalnego. Także na pewno co warto robić, to nawilżać skórę, ale również yy, można yy, używać czystek, pić taką, takie zioło czystek, które. Wysubtelnia naturalne pecha naszej skóry. Polecam, czystek jest cudowny, ma również bardzo prozdrowotne właściwości i wysubtelnia pecha skóry, zwłaszcza jeśli ktoś je dużo mięsa, dużo czosnku itd. Dobrze, co my tutaj mamy w Joe Malone Scarlet Poppy? To jest zapach bardzo ciekawy gourmand, dlatego, że to jest gourmand, który jest mimo wszystko wilgotny. On jest trochę jak poncz do, do tortu. Jeżeli mieliście do czynienia z ponczem. Z tym, czym się nas y, nawilża te płaty tortu. Y, wilgoć, taka cudowna, likier, likierowa słodycz, ale też wilgoć. Skąd ta wilgoć tutaj? Mamy tutaj ambretę, mamy y, korzeń irysa, figę i właśnie popi, czyli y, mak. Mak. Pomyślcie sobie właśnie, że macie y, powiedzmy nie pącz do ciasta, tylko właśnie tą, y, tą masę makową, która też jest i słodka. I zawiesista i wilgotna, bo makowiec powinien być wilgotny. To taki jest ten zapach. On jest jadalny, on jest apetyczny, ale też wilgotny, bardzo naturalny. I mamy tutaj też w nutach bazowych właśnie heliotrop, fasole tonka i jeszcze dodatkowo coś, co rzadko pojawia się w perfumach, czyli jęczmień. Ten zapach właśnie poprzez to jest jeszcze bardziej apetyczny, jakieś takie bułeczki jęczmienno-figowo-makowe. Gdzieś jedzone pod jakimś drzewem w cieniu słoń, w cieniu, yy, w cieniu właśnie tego drzewa, powiedzmy figowego. No, bardzo piękne skojarzenia ten zapach budzi, podoba się osobom, które nie lubią perfum. Miałam kilka razy sytuację, że byłam w tych perfumach w pracy i wiedziałam, że ktoś nie lubi perfum, nie używa perfum, i ta osoba, czy te osoby, yy, bo to zdarzyło mi się dwa razy. Pytały, a co tutaj tak pięknie pachnie? A wiedziałam, że te osoby nie noszą perfum i nie lubią perfum. Więc to jest naprawdę piękny zapach, bardzo oryginalny, górmą. Dobrze, moi drodzy, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. I teraz mam zapach naprawdę budżetowy, który kiedyś był w Polsce w sklepach hebe za 25-30 zł. Teraz pewnie jest troszeczkę droższy. Kosztuje pewnie około 50 zł, ale nadal jest to. Bardzo fajna propozycja. Monotem Wenecja, włoska marka, która często właśnie kiedyś bywała w Hebe w Polsce, teraz bywa w TK Maxach często, ale też myślę, że można ją kupić online. To jest Vanille, Vanille Blossom. Zapach budżetowy porównywany do vanil, vanilii orchidei Van Cleef and Arpels. Wanilia orchidea Van Cleef to jest zapach drogi, niszowy. A tutaj mamy taką budżetową wersję tego zapachu. Bardzo wdzięczny, bardzo ładny, słodki zapach. Nie jest to zapach tandetny. Mamy tutaj wanilię, orchideę, akordy drzewne i akordy owocowe. Marka Monotem Wenecja czasami ukrywa swoje składniki, nie, nie mówi mówi tak tylko ogólnikowo, naprawdę bardzo ładny, trwały, przyjemny zapach wanilia słodka. Taka jak jeżeli ktoś lubi słodką wanilię, jeszcze tutaj się spsikam. Wanilia jest w y, tym zapachu naprawdę słodka, ale właśnie świetnie zbalansowana orchideą i nutami drzewnymi. Ten zapach jest bardzo też taki mięciutki, kojący, cudownie otulający. On jest absolutnie błogi. To jest idealny zapach na jakiś pochmurny dzień, kiedy mamy nie do końca dobry nastrój. On jest po prostu no, ukojeniem w butelce. Bardzo polecam. Moi drodzy, jeszcze zostały mi dwa zapachy do omówienia. No, i to jest moje odkrycie roku 2024. Mówiłam już o tym 100 razy. No, może przesadzam, ale wiele razy. Więc nie będę dużo o tym mówić, bo na pewno już, jeżeli oglądacie mój kanał, na pewno wiecie, że ten zapach rekomenduję z całego serca. Póki jeszcze jest, bo marka Zara usuwa swoje zapachy dość szybko. Zapach nowość z 2024 roku. Stellar Amber, zapach którego zużyłam połowę flakonu. Połowę flakonu, co się u mnie nie zdarza. To jest odpowiednik Guidance Amouage. Natomiast jest od Amouage Guidance y, łatwiejszy w odbiorze. Nie ma, tam takiej, nie ma tutaj takiej dziwnej nuty, takiej no, specyficznej nuty. Chociaż Guidance uważam za y, no, przełom w zapachach niszowych. Za rewelację, za objawienie. No ale Guidance Amouage kosztuje 1500 do 2000 zł, a tutaj mamy odpowiednik za niecałe 100 zł w, w zarze. Ja w tym zapachu się zakochałam. On według mnie wybija się na tle innych zapachów z Zary. Wybija się jakością, wybija się pomysłem, wybija się właśnie tą miękkością. I to jest kolejny zapach, który. Jest nie dość, że cudownie miękki, cudownie kobiecy, to jeszcze kremowy, śmietankowy. To jest po prostu creme de la creme dla mnie. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj, moi drodzy, no, no, te gruszki, której nie czuję wcale wyraźnie. Ona jest po prostu pięknie zblendowana z innymi akordami: osmantus, brzoskwinia, olibanum i szafran. Tylko pięć składników, ale jaki efekt? Dla mnie to jest efekt wow po prostu efekt wow, zapach, w którym się zakochałam, on jest dla mnie jest po prostu całkowicie idealnym miksem tych składników. One są totalnie zblendowane w jedną całość. Dla mnie tutaj nic się nie wybija, dlatego jest to dla mnie no, nowa jakość. Tak, że nie, nie czuję tu ani gruszki, ani tego osmantusa osobno. Czuję wszystko razem, zblendowane na cudowną, miękką, kremową masę. Zapach, który poprawia mi nastrój, który jest też taki, no taki przyjaciel, otulacz. Dla mnie to jest piękny zapach. Od razu kupiłam dwie butelki. Myślę, że dokupię jeszcze jedną, bo prawdopodobnie ten zapach zniknie za jakiś czas. Dobrze. I teraz ostatni zapach, również budżetowy, w podobnej cenie co Zara. Już, moi drodzy, tylko sobie tutaj y, otworzę swoje notatki. To jest zapach Nuxe o którym też mówiłam, Rev de Miel. Widzicie, że butelka już dużo mówi o tym zapachu, prawda? Taka cieniowana, bardzo ładna. Ona jest ciężka i, i um, ojejku, szklana, bo niektórzy myślą może, że to jest plastik. Nie, to jest szkło. Ciężkie szkło. Nux Rev de Miel. Zapach chyba z 2023 roku. On jest nowy. Mamy tutaj, moi drodzy, cytrusy. Mamy miód. Mamy kwiat pomarańczy fasole tonka, drzewo sandałowe i piżmo. No i tutaj właśnie w tym zapachu czuć głównie tonkę i miód. I to jest taki naprawdę złocisty miód. Nie jest przesadnie słodki, ale no jest tutaj. Jednak miód to miód. Miód to jest coś bardzo zawiesistego. I yy, jeżeli ktoś lubi yy, Akord miodu w perfumach, albo akord miodu i tonki, to tutaj będzie miał to podane na tacy, na, na złotej tacy. Zapach jest słodziutki, ale bez przesady. Mamy tutaj cytrusy, które równoważą nam te akordy. Zapach świetny na zimę. Gdzie ja go tutaj mam? Momencik. Mam go tutaj na szyi. Tak, jest to zapach na zimę, na jesień. Bardzo ładny, zwracający uwagę. Aczkolwiek, no tak jak mówię, trzeba lubić miód, żeby, żeby ten zapach polubić. Myślę, że jest oryginalny, bo w sumie nie ma aż tak wielu perfum z nutą yy, miodu. I teraz, jeżeli miałabym wybrać top 3 miękkich zapachów w mojej kolekcji, to najbardziej miękkimi zapachami to są właśnie te zapachy, moi drodzy. Heliotrop Ginger. Y, stellar Amber i Samsara. Jeżeli potrzebuje miękkości, jeżeli potrzebuje ukojenia, utulenia, y, jeżeli chcę, by otoczenie odbierało mnie jako kobietę, naprawdę taką kobiecą ciepłą kobietę, to właśnie zakładam te zapachy. Wszystkie bardzo, bardzo lubię i bardzo polecam. Dziękuję za uwagę. I jeszcze raz pozdrawiam osoby, które mnie wspierają. Papa pa, kochane.